Drodzy Państwo, dziś nieco dalej od detektywistyki, a nieco bliżej polityki, od której do tej pory trzymaliśmy się z daleka. Z daleka od afer, o których się mówi, które bulwersują, które przybierają skandaliczne barwy, ale na które nie mamy, nie oszukujmy się, specjalnego wpływu. Zachęcani do aktywnego udziału w wyborach parlamentarnych oddawaliśmy swoje głosy w nadziei na lepsze jutro. Lecz tym jutrem jest rzeczywistość, która wciąż zawodzi, przymykając oko na równiejszych, a otwierając je na tych równych. Kuszeni coraz hojniejszymi obietnicami coraz bardziej rozbudowanych koalicji partyjnych, zapominamy o krzywdach wyrządzanych tym, którzy na krzywdy niewspółmierne do wyrządzonej szkody nie zasłużyli. A każe nam się darować krzywdy tym, którzy winni je dźwigać po stokroć. Zerknijcie Państwo na artykuł 240 Kodeksu Karnego. To przecież w jego myśl osobie, która mając wiarygodną wiadomość o przestępstwie, nie zawiadamia o tym niezwłocznie organów ścigania, grozi nawet 3 lata więzienia. Pod pozorem więc demokracji, skazując nas na bierną obserwację dziesiątek i setek obrzydliwych afer, bezczelnie wikła się nas w przestępstwa, gdzie ilekroć solidarnie stajemy przeciwko aparatowi, który krzywdzi, w ramach kontry opozycyjnej słyszymy tylko: sami ich wybraliście, więc teraz macie czego chcieliście. Jako więc pionki podstępnie manipulowane w tej grze, w której stawką jest władza niemal absolutna, jako ci, z których brak świadomości co do intencji tych równiejszych czyni podatnych na podstępne ataki PR-owych gigantów. Jako obywatele wspólnej przestrzeni zwanej państwem, w której stawianie przed wyborem między kłamstwem a absurdem honorujemy tych, którzy ostatecznie staną ponad prawem. Pytamy w końcu, czy Polska może być krajem sprawiedliwym. O tym już za chwilę w programie Drugie Dno. Rok 2004, Legnica. 54-letni wówczas pan Waldemar, z wykształcenia inżynier budownictwa, prowadzi doskonale prosperującą piekarnię, w której zatrudnia kilkunastu pracowników. Każdego dnia świeże wypieki, których nie udało mu się sprzedać, hojnie i empatycznie rozdawał osobom potrzebującym, bezdomnym i ubogim z dzielnicy Zakaczawie. Jego chleb brały też domy dziecka i szkolne świetlice. Sama tylko stołówka charytatywna przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa dostawała po 400 bochenków dziennie. Niedługo później ludzkie serce i empatia pana Waldemara zostaje dostrzeżona i uhonorowana przez legnicki magistrat tytułem Filantropa Roku. I w tym miejscu kończy się historia pana Waldemara, u którego natychmiast zjawili się kontrolerzy Urzędu Skarbowego, uznając następnie, że za darmowe pieczywo należy się 200 tysięcy złotych podatku dochodowego, a za sam 2003 rok 45 tysięcy podatku VAT. Urzędnicy w trybie kontroli skarbowej odwiedzili również odbiorców piekarza na okoliczność weryfikacji faktur, które ten im wystawił. Mężczyzna zbankrutował zaś, aby nie popaść w długi, został zmuszony sprzedać zakład, pozbawiając tym samym siebie, swoją żonę i wciąż uczącą się córkę możliwości godnego funkcjonowania. Rok 2017, Bartoszyce. Dwie kobiety jadą w długą i żmudną trasę, kiedy nagle orientują się, że w ich samochodzie posłuszeństwa odmówiła żarówka. W desperackim poszukiwaniu pomocy natrafiły na warsztat samochodowy. Niestety warsztat właśnie zakończył pracę, ale litościwy właściciel, pan Władysław, podejmuje miłą rozmowę z kobietami i usłyszawszy taką historię, decyduje się im pomóc. Ponieważ jednak warsztat właśnie zakończył pracę, mężczyzna zaoferował, że skoro sytuacja jest dla pań na tyle istotna i niecierpiąca zwłoki, wykręci on żarówkę z własnego pojazdu i wkręci w miejsce uszkodzonej, za co weźmie jedynie symboliczne 10 zł. W tym miejscu końca dobiega historia pana Władysława. Natychmiast po okazanej pomocy okazało się, że kobiety to w rzeczywistości urzędniczki z Urzędu Skarbowego, które w trybie zorganizowanej prowokacji umyślnie zjawiły się w warsztacie chwilę po jego zamknięciu, czekając, aż właściciel zamknie dzienny raport kasowy na kasie fiskalnej. Kiedy tylko mężczyzna przyjął symbolicznie umówione pieniądze, kobiety poinformowały go, że właśnie dostaje mandat karny, ponieważ nie wprowadził do rejestru VAT 2,30 zł należnego podatku.
Sprawa trafiła do sądu, który orzekł, że mężczyzna złamał prawo i jest winny zarzucanego mu czynu. Po decyzji sądu o winie mężczyzny, acz odstąpieniu od wymierzenia kary ze względu na niską szkodliwość czynu, Urząd Skarbowy nie odpuścił i złożył apelację, po której odrzuceniu złożył kolejne odwołanie z żądaniem ukarania mechanika wysoką grzywną. Powiecie państwo, że w niektórych równie absurdalnych sprawach sąd ostatecznie orzeka na korzyść pokrzywdzonych. Ale spójrzmy na to z realistycznej perspektywy. Finały tych wspomnianych oraz setek innych, niewspomnianych historii nie mają, drodzy państwo, żadnego znaczenia. Nie jest bowiem istotne, czy w wyjątkowych sytuacjach po wieloletnich absurdalnych bataliach sądowych udało się sprawę warunkowo umorzyć lub orzec na korzyść poszkodowanych tylko dlatego, że dana sprawa została nagłośniona na skalę ogólnopolską. To nieistotne, dlatego że kiedy po latach kurz bitewny opada, już i tak znakomita większość bohaterów tych historii jest bankrutami lub zniszczonymi psychicznie ofiarami nadgorliwego do granic bezmyślności systemu z bezwartościową laurką sądową w ręku. Drugie dno? Rok 2009. Na światło dzienne wypływają stenogramy nagrań rozmów szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego z biznesmenem wywodzącym się z branży hazardowej Ryszardem Sobiesiakiem. Ujawniono tym samym realne wywieranie wpływu na osoby decyzyjne w celu uzyskania korzystnej decyzji w związku z pracą nad nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych, gdzie wyłączenie tzw. automatów o niskich wygranych z 10% dopłaty na cele sportowe wywołuje państwowe zagrożenie interesu ekonomicznego, w wyniku którego w latach 2010-2013 przepada blisko 4,5 miliarda złotych. Konsekwencje karne żadne, bowiem w tajemniczych okolicznościach zaciemniania procesu legislacyjnego nie udaje się nigdy udowodnić. A teraz historia z drugiej strony politycznej sceny. Rok 2017. Wieloletnie zaniechania w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, których ojcem, założycielem jest prominentny senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki, doprowadzają do upadku 11 SKOK-ów i utraty niemal 4 miliardów i 300 milionów złotych, stanowiących depozyty i życiowe oszczędności klientów, przed których całkowitą utratą część Polaków ratuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Czyli kto? Czyli konkretnie ty i wszyscy inni klienci innych banków i SKOK-ów, przez których fundusz ten jest pośrednio finansowany. W konsekwencji bowiem wzrosły składki płacone przez banki do funduszu, a tym samym opłaty i prowizje pobierane od nas, czyli klientów. Rachunek za aferę płaci więc większość Polaków, ponieważ większość z nas pieniądze trzyma właśnie w bankach. Konsekwencje karne? Żadne, bowiem w tajemniczych okolicznościach aspektów bezprawnych nie udaje się nigdy udowodnić. W tym samym roku, 2017, Mateusz Morawiecki w ówczesnej roli ministra finansów błyskotliwie orientuje się, że w czasach rządów PO-PSL doszło do wyłudzenia z kasy państwa na blisko ćwierć biliona złotych. Aby uzmysłowić państwu wielkości, o których rozmawiamy, wyobraźcie sobie państwo grupę 120 tysięcy osób. To mniej więcej całkowita ludność zamieszkująca miasto takie jak Opole. Gdyby teraz każdemu jednemu mieszkańcowi takiego miasta płacić zamiast 500 plus 3500 zł plus miesięcznie przez 50 lat nieprzerwanie, dopiero wówczas uzbierałaby się kwota, której równowartość została rozkradziona za kulisami świadomej przecież polityki rządu w ciągu zaledwie kilku lat. Konsekwencje karne? Żadne. Realnych zarzutów dla kogokolwiek brak. W końcu więc dopada nas taka nieśmiała zagwozdka. A może by tak zamiast ogłupiać społeczeństwo aktami bezczelnego przekupstwa w postaci generowania wizji fikcyjnego rozdawania ludziom pieniędzy w zamian za ekspansję korzystnego elektoratu, zwyczajnie przestać kraść?